Konwencję wyborczą zorganizowali dziś działacze Platformy Obywatelskiej w Suwałkach. Partia zaprezentowała kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych, a o miejsca w Sejmiku Województwa z ramienia PO zabiegać będą Bożena Kamińska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach, Beata Ordonowska, szefowa struktur powiatu ziemskiego partii, Cezary Cieślukowski, działacz PO oraz Maciej Gajewski. Liderami list kandydatów do Rady Miasta Suwałki są Krzysztof Tumialis, przedsiębiorca, Agnieszka Rzadkowska, menadżer jednej z suwalskich firm, Robert Sowulewski, analityk biznesowy i terapeuta, a także Anna Naszkiewicz, prawnik, przewodnicząca suwalskich struktur PO. W zbliżających się wyborach samorządowych działacze PO stawiają na ludzi młodych, mówi Radiu 5 Anna Naszkiewicz. Młodzi ludzie to przyszłość Suwałk, tak naprawdę musimy przede wszystkim postawić na to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z tego miasta. Myślę, że również dobrym hasłem, na które moglibyśmy postawić, to hasło kiedy skończysz studia, nie pozwolimy ci stąd wyjechać. W konwencji uczestniczył również wojewoda podlaski Maciej Żywno, który udzielił poparcia Agnieszce Rzadkowskiej, kandydatce na prezydenta Suwałk. Platforma Obywatelska dotrzymała słowa. Nie było takiego rzucenia się na władzę po śmierci prezydenta Gajewskiego. I teraz jest ten początek startu, gdzie w równej walce można decydować, czy też można mieszkańcom dać do wyboru kandydatów, którzy będą ich problemy rozwiązywać. Pani Agnieszka Rzadkowska, myślę, że to jest osoba, która może zawalczyć o fotel prezydenta Suwał i na pewno jak nim zostanie, będzie dobrym prezydentem, który to miasto będzie rozwijał.